Jakiś czas temu widzieliście, że dotarł do mnie odkurzacz. Odkurzacz robot. Bardzo jestem dużym zwolennikiem tego typu rozwiązań. Jest to odkurzacz firmy Mi, czyli Xiaomi. Widać, że firma wchodzi na różne pola takich nowoczesnych gadżetów. Zaczęło się od smartfonów, przez kamery sportowe, kamery do monitoringu domu. A to urządzenie mnie zainteresowało z tego względu, że jestem dość, można powiedzieć, już wieloletnim użytkownikiem Roomby. I szukam faktycznie takich rozwiązań, które się sprawdzają w domu. Jeśli chodzi o odkurzacz robot, ten, który do tej pory używam, jestem z niego bardzo zadowolony. Zobaczymy, jak się ten spisze. Całość przychodzi nam z Chin, bo aktualnie nie widziałem u nas, żeby ktoś to sprzedawał. Link do tego produktu Wam dam do tego sklepu, gdzie ja ten produkt pozyskałem. Tak więc jak będziecie zainteresowani, to odsyłam tam. Są wszystkie informacje plus dodatkowe filmy. Przychodzi to w dużym tekturowym pudełku. W samym pudełku znajdziemy chińską instrukcję, znajdziemy sam odkurzacz, bateria w ten odkurzacz jest wbudowana, znajdziemy stację dokującą oraz kabel zasilający. Ja jak zwykle otrzymałem chińską wtyczką. To nie stanowi problemu, bo można go wymienić na dowolny przewód. Jest to standardowy przewód, ewentualnie sobie zarobić wtyczkę albo kupić przejściówkę. Sam odkurzacz bardzo podobny jest do Roomby. Przednia część działa podobnie, jest to jak gdyby taki zderzak, on jest amortyzowany. Gdy odkurzacz dojeżdża do jakichś przeszkód, automatycznie on się wsuwa i powoduje to, że odkurzacz nam się będzie odbijał. Jeśli chodzi o czujniki, jest to zrealizowane zupełnie inaczej niż w Roombie. Są tutaj, wydaje mi się, bo nie znalazłem oczywiście żadnego opisu takiego bardzo szczegółowego angielskiego, ale wydaje mi się, że są tutaj czujniki radarowe. Po tym wnioskuję, po tym dużym czujniku, który się obraca, tam jak widzicie tam taką białą nadbudóweczkę i w środku jest element pomarańczowy i on w momencie, kiedy się odkurzacz uruchamia, zaczyna się obracać i omiata radarem po prostu to, co się znajduje wokół tego odkurzacza. Do dyspozycji mamy dwa przyciski. W bardzo prosty sposób go sterujemy. Jeden przycisk, który nam załącza i uruchamia. Odkurzacz do nas mówi po chińsku. W momencie, kiedy ja go uruchamiam, dostajemy komendy chińskie. Nie udało mi się tego przestawić na żaden inny język. Mamy dwa przyciski. Powrót do stacji bazowej. Przycisk, który nam załączy i uruchomi ten odkurzacz. Jest również moduł Wi-Fi wbudowany. Przytrzymując dwa te przyciski, uruchamiamy moduł Wi-Fi. Jest do niego aplikacja, ale niestety na razie aplikacja z tym odkurzaczem nie współpracuje. Tak więc, no w zasadzie aplikacja mnie nie jest potrzebna, bo w Roombie też nie korzystam z aplikacji, chociaż taką możliwość mam, tak więc to akurat dla mnie przeszkodą żadną nie jest. Sam pojemnik na te rzeczy, które będziemy zbierać z podłogi, stosunkowo niewielkich rozmiarów, tak więc będziemy musieli go dość często opróżniać. W prosty sposób go otwieramy, jest uszczelka, która nam tutaj zapewnia to, że jakaś tam próżnia, która będzie wytwarzana przez ten odkurzacz, pod ciśnieniem, może inaczej to nazwijmy, będzie nam zasysało brud. Oczywiście przy wyjęciu tego zasobnika i czy przy włożeniu otrzymujemy chiński komunikat, co się dzieje. W przedniej części odkurzacza również znajduje się czujnik radarowy, wydaje mi się, po jego budowie, tak to wnioskuję. Po lewej stronie kolejny czujnik, jakiś już tutaj jest optyczny czujnik. Od spodu, jak sobie zobaczymy, sam moduł napędowy i sam napęd tego odkurzacza również bardzo podobny jest do tego, który jest stosowany w Roombie. Mamy szczotkę, która nagarnia nam elementy gdzieś tam z rogów, gdzieś tam, jeżeli przy ścianie odkurzacz jedzie, do tej głównej szczotki, która będzie nam to już zasysała do zbiornika na brud. Dwa kółka napędowe, oczywiście odpowiednio umocowane w taki sposób, żeby ewentualnie jakieś drobne nierówności, gdzieś tam przejazd na dywan, mogły sobie w jakiś sposób zrekompensować, wyrównać. Kolejna opcja to kółko główne, tak naprawdę to jest kółko podporowe. W tym przypadku jest jednokolorowe, w Roombach jest dwukolorowe, jest czujnik optyczny, który nam z tego kółka sczytuje jakieś dodatkowe elementy. Jeśli chodzi o szczotkę pod spodem, też w łatwy sposób mamy dostęp do tego, żeby ją wyjąć. Wystarczy dwie blokadki zwolnić, mamy dostęp do szczotki. Taką szczotkę raz na jakiś czas musimy przeczyścić, zresztą cały taki odkurzacz wymaga tego, żeby go raz na jakiś czas odpowiednio wyczyścić, przedmuchać, bo jest to urządzenie, jak widzicie, z małym zasobnikiem na nieczystości i
musi ono chodzić często i nie ma się absolutnie co tutaj stresować i mówić, że ten odkurzacz będzie nam dużo dłużej odkurzał pomieszczenie niż standardowy odkurzacz. No bo taka jest jego zaleta. My nie marnujemy swojego czasu. Po prostu my robimy coś innego, a to, czy on to będzie robił 15 minut dłużej niż jak my byśmy lecieli z odkurzaczem, to i tak nam wychodzi nam plus, bo my tego w ogóle nie robimy. Jeśli chodzi o tylnią część odkurzacza, znajdują się tutaj dwa potężne styki i te styki będą nam służyły do dokowania przy stacji dokującej. Stacja dokująca też dość dobrze rozwiązana z wbudowanym zasilaczem, czyli nie będzie absolutnie żadnego problemu z tym, że mamy gdzieś dodatkowy zasilacz, który będzie potencjalnie mógł się w ten odkurzacz wkręcić. Stacja dokująca również ma możliwość zwinięcia przewodu w tylnej ściance, tak, że jeżeli przewód byłby za długi, a mamy dość blisko gniazdko, to nie będzie on nam się plątał i gdzieś tam w ten odkurzacz nam się wkręcał. Ważnym jeszcze elementem, o którym nie wspomniałem, ale również występuje w tym odkurzaczu, patrząc od spodu, mamy czujniki optyczne, które będą dbały o to, żeby ten odkurzacz nam nie spadł ze schodów. Czyli możemy go uruchomić, tak jak ja go uruchamiałem gdzieś tutaj u siebie na blacie i on absolutnie z tego blatu nie spada, bo te czujniki dbają o to, żeby właśnie odkurzacz wiedział, że za chwilę jest przepaść. Warto je raz na jakiś czas przetrzeć, bo w momencie, kiedy one będą zakurzone, brudne, już te odczyty nie muszą być prawidłowe, jeśli chodzi właśnie o ten czujnik, nazwijmy go krawędzi. Pewnym brakiem jest brak rączki w tym odkurzaczu. W produktach iRobot taka rączka jest, zarówno w tym, który teraz używałem, w tym, który używałem poprzednio, była możliwość łatwego przenoszenia tego odkurzacza. Niemniej jednak, jeżeli funkcjonuje to urządzenie na jednym piętrze, to nie ma absolutnie problemu, bo nie wymaga ono przenoszenia. Ja między piętrami te urządzenia przenoszę, tak więc dla mnie tutaj tego tematu troszeczkę brakuje. Zobaczmy, jak teraz urządzenie funkcjonuje w praktyce. Pokój 20 m², rozmiar 5 na 4 m. Jak widzicie, odkurzacz działa w sposób przemyślany. Zazębia się obszar, po którym on jeździ. Tutaj może nas zastanawiać, czemu on nie dojeżdża do końca pokoju. Okazuje się, że odkurzacz dzieli sobie pomieszczenie na takie jak gdyby sekcje i najpierw sprząta sekcję jedną, potem przejeżdża do sekcji kolejnej. Teraz właśnie przejechał do sekcji kolejnej. Jak widzicie, będzie tą sekcję czyścił. Pokój ten jest bardzo prosty, nie ma tutaj żadnych w zasadzie niespodzianek. Zaraz przejdziemy do innego, bardziej złożonego pomieszczenia. Jedynym brakiem, który możemy odczuć, jeżeli oczywiście taki potrzebujemy, ja u siebie nie miałem nigdy potrzeby stosowania wirtualnych ścian, mam tą możliwość w iRobocie, ale z niej nie korzystałem. Tutaj ze względu na zastosowanie techniki radarowej, wirtualna ściana z podczerwieni nie ma zastosowania. Producent nie oferuje nam takiej opcji, będziemy ewentualnie musieli fizycznie zastawić możliwość odkurzaczowi do przejechania w jakiś inny rejon mieszkania. Jak widzicie, pomieszczenie zostało posprzątane w 19 minut, potem automatycznie odkurzacz dojechał do stacji bazującej i tutaj już go wrzucam do większego pomieszczenia. Tutaj u mnie w salonie sobie on zaczyna czyścić, również obraz przyspieszony 15 razy i w salonie jest to pomieszczenie o wielkości 80 m², tak więc już dużo, dużo, dużo większe. Można by powiedzieć, że już na granicy, że tak powiem, zasięgu tego odkurzacza. Jak widzicie, on, tak jak mówiłem, nie dojeżdża do ścian, nie uderza nam w przedmioty ze względu na zastosowanie tego czujnika radarowego. Roomba ma w ten sposób to zorganizowane, że on po prostu uderzając w przedmiot, dopiero wie, że natyka się na przeszkodę. Tutaj jest to realizowane w inny sposób. Duży plus, jeżeli mamy jakieś meble, które boimy się o uderzenie, takie rozwiązanie radarowe na pewno jest lepsze. Jak widzicie, postawiłem specjalnie pudełko tekturowe puste na środku pokoju, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Odkurzacz je zahaczył, ale to minimalnie je zahaczył. Ono zostało przesunięte o kilka milimetrów, bo, no tak jak mówię, pudełko jest puste, tak więc nie wymaga to absolutnie żadnej siły, ale mimo wszystko odkurzacz nie przesuwał tego pudełka po całym pokoju, tylko je objechał. Tutaj to sprzątanie zajęło mu już godzinę 20 minut.
Tak więc nawet baterie, które miałem umieszczone w kamerach, niestety nie wytrzymały. Daje sobie on radę również między krzesłami, między stołem. Podjeżdża na takie dywaniki, które mam w kuchni i tutaj widzicie takie na podłodze leżące. Tak więc daje sobie radę również z firanką, nie zaplątał się, w kwiatki mi nie wjechał. Tak więc muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony jakością pracy tego urządzenia, a przede wszystkim algorytmem zastosowanym do tego, jak ten odkurzacz jest po podłodze prowadzony. Przy tak dużym pomieszczeniu okazuje się, że zbiornik na te nieczystości, które odkurzacz zbiera, jest dość niewielki i u mnie po przejechaniu takiego salonu, on codziennie po prostu jeździ u mnie odkurzacz w salonie i codziennie jest zbierany pełny zasobnik z kurzem, tak więc nie wiem, skąd się ten kurz bierze, ale za każdym razem, jak puszczam odkurzacz, to on jest w stanie właśnie zebrać jakieś nieczystości i nimi się zająć. Słuchajcie, generalnie urządzenie jak dla mnie jak najbardziej na plus. Zachęcam Was do wyrażania Waszej opinii, jak Wy znajdujecie to urządzenie. Napiszcie, czy jeżeli stosujecie jakieś odkurzacze, to jakiego typu i czy jesteście zadowoleni. I zachęcam Was tradycyjnie do wystawienia oceny filmu. Jeżeli film Wam się podoba, jeżeli tego typu testy Wam się podobają, proszę łapkę w górę. Jeżeli Wam się film nie podoba, to jak najbardziej również jestem otwarty na łapkę w dół. Zachęcam Was również do subskrypcji kanału testhub.pl, bo mam nadzieję niebawem kolejne ciekawe testy na kanale się znajdą.